Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Największych Górskich Tragedii. W dzisiejszym materiale przeniesiemy się do roku 1985, w którym to Polacy po raz pierwszy zmierzyli się z jedną z najtrudniejszych ścian w Himalajach. Głównymi bohaterami dzisiejszej historii są tacy wspinacze jak Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Janusz Majer, Ryszard Pawłowski czy Artur Heiser. Jak przebiegała wyprawa na południową ścianę Lhotse, na której kilka lat później zginął Jerzy Kukuczka? Zapraszam do dzisiejszego materiału. Rok 1985 był niezwykle intensywny w himalajstycznym życiu Jerzego Kukuczki. Już 21 stycznia po raz pierwszy tego roku stanął na szczycie ośmiotysięcznika. Wraz z Andrzejem Czokiem wyszli na Daulagiri. Było to pierwsze zimowe zdobycie tej góry. Popularny Jurek nie tracił czasu i zaraz po zejściu z Białej Góry ruszył kilkaset kilometrów na wschód, gdzie już od wielu tygodni na zboczach Czooju działała mocna wyprawa pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Kiedy Kukuczka dołączył do wyprawy na Czooju, gotowe były już wszystkie obozy. Ostatni, piąty, rozbił duet Berbeka Pawlikowski 10 lutego. Dwa dni później stanęli oni na wierzchołku, dokonując pierwszego zimowego wejścia na Czooju. Kiedy schodzili, zlikwidowano obóz czwarty. 13 lutego Jerzy Kukuczka wraz z Andrzejem Heinrichem zdecydował się podejść do miejsca, gdzie chwilę wcześniej stał obóz czwarty. W tym miejscu spędzili trudną noc na małej platformie, przykryci jedynie płachtą biwakową. Następnego dnia podeszli do obozu piątego, skąd 15 lutego zaatakowali i zdobyli szczyt Czooju. Historia tego wejścia z pewnością zasługuje na osobny materiał, gdyż nie obyło się bez trudnych momentów. Polacy osiągnęli szczyt o zachodzie słońca i następną noc spędzili ponownie w trudnych warunkach przy 40-stopniowym mrozie. Zdobycie Czooju przez wyprawę Andrzeja Zawady było o tyle ewenementem na skalę światową, że Polacy wtedy jako pierwsi wytyczyli nową drogę na ośmiotysięcznik w warunkach zimowych. Po powrocie do Katowic zmęczony Jerzy zasłużył na odpoczynek. Jednak z pewnych źródeł dotarła do niego informacja, jakoby krakowiacy, jak określano członków Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego, od wielu miesięcy ciężko pracowali przy organizacji wyprawy na Nanga Parbat. Trwała już selekcja i wybór zespołu. Kukuczka z Nanga Parbat miał rachunki do wyrównania, gdyż 8 lat wcześniej, jako młody, niedoświadczony himalaista, brał udział w ekspedycji, która dotarła na wysokość niemal 8000 metrów. Głęboko wierzył, że dostanie zaproszenie do udziału w tej wyprawie. Nie był już przecież anonimowym młodym chłopakiem, a doświadczonym alpinistą, którego obecność na wyprawie zdecydowanie zwiększa szanse na jej sukces. W końcu w domu Kukuczki zabrzmiał długo wyczekiwany telefon. Dzwonił kierownik krakowskiej wyprawy na Nanga Parbat, Paweł Mularz, z zaproszeniem dla Jurka. Określenie wyprawa krakowska nie jest do końca prawdziwe, gdyż była to wyprawa międzynarodowa, w skład której wchodził m.in. mało doświadczony wówczas Carlos Carsolio i jego partnerka Eliza Avila. Główną siłę tej wyprawy mieli stanowić doświadczeni Tadeusz Piotrowski, Jerzy Kukuczka oraz Zygmunt Heinrich. 13 lipca 1985 roku Jerzy, Carlos, Zygmunt i Sławomir Łobodziński stanęli na wierzchołku Nanga Parbat, wytyczając nową drogę na ośmiotysięcznik, tak zwaną flanką Rupal. Po powrocie do Polski pod koniec lipca Jerzy czuł się bardzo zmęczony. Była połowa roku, a on zdobył już trzy potężne góry. Gdy zawitał na rodzinny Śląsk, szybko dowiedział się, że jego macierzysty Katowicki Klub Wysokogórski kończy organizację wyprawy, której celem jest południowa ściana Lhotse. Niezwykle ambitny cel. Miejsce w wyprawie oczywiście czekało również dla niego. Choć czuł intuicyjnie, że nie jest przekonany do atakowania tej legendarnej ściany, to trudno mu jest odmówić. Mówi tylko kierownikowi Januszowi Majerowi, żeby wyruszali bez niego, a on dołączy do nich po krótkim odpoczynku. Ostatecznie wyruszył miesiąc później niż reszta zespołu. Kiedy wspominał podróż do Katmandu w celu dołączenia do wyprawy, pisał o swoich wątpliwościach i nikłych szansach na powodzenie tej wyprawy. Tylko raz do tej pory wyszedł ze mnie sceptyk. Było to wtedy, gdy z Wojtkiem stanęliśmy po raz pierwszy pod zachodnią ścianą Gasherbruma IV, pod świetlistą ścianą. W skład wyprawy na Lhotse weszli kierownik Janusz Majer, Rafał Hołda, Mirosław Falko-Donsal, Walenty Fiut, Artur Słoń-Heiser,
Jerzy Kukuczka, Janusz Nabrdalik, Jan Nowak, Ryszard Pawłowski, Krzysztof Wielicki i lekarz Piotr Wojtek. 30 sierpnia założono bazę na lodowcu. Problemem w zdobyciu potężnej południowej ściany Lhotse stanowił fakt, że największe trudności techniczne znajdują się na wysokości ponad 8000 metrów. Przed wyjazdem z kraju ustalono, że uczestnicy spróbują poprowadzić drogę środkiem ściany. Niestety opady śniegu, jakie zastali w Nepalu, spowodowały zbyt duże zagrożenie lawinowe. Postanowiono więc wspinać się drogą czechosłowacką do kotła podszczytowego, a następnie już własnym wariantem osiągnąć główny wierzchołek. 4 września rozpoczęła się praca w ścianie. Trudna, mozolna. 20 września Walenty Fiut i Artur Heiser założyli obóz trzeci. Na początku października stanął obóz piąty. Jerzy, gdy dotarł do bazy u podnóża 3200-metrowej ściany skały i lodu, spostrzegł, że silny skład aktywnie działał pod jego nieobecność, zakładając już 4 obozy. Zespół, którego celem był atak na szczyt, znajdował się już wysoko u góry. W jego skład wchodzili Krzysztof Wielicki, Mirosław Falko Dąsal, Artur Heiser oraz Jan Nowak. Kukuczka postanowił więc dołączyć do zespołu wspomagającego, zajmującego się wynoszeniem sprzętu do wyższych obozów. Okazało się jednak, że Polacy pod ścianą nie byli sami. Dwójka młodych, ambitnych, lecz bez doświadczenia Francuzów także planowała zdobyć Lhotse. Niestety od 5 października nadeszło załamanie pogody. Opady śniegu i silny wiatr uniemożliwiły dalsze działania górskie. Gdy nadeszła w końcu poprawa warunków atmosferycznych, himalaiści szybko wyruszyli w górę, zakładając obóz szósty na wysokości 7800 metrach. 22 października zespół Heiser, Wielicki, Dąsal i Fiut rozpoczęli atak szczytowy. Gdy koło południa dotarli na wysokość około 8200 metrów, zobaczyli nad sobą grań, jeżącą się dziesiątkami seraków o ogromnych rozmiarach, wyrastających z gładkich płyt. Szczyt, który widzieli nad sobą, znajdował się w odległości zaledwie 300 metrów. Było już jednak późno, więc zespół zdecydował się na odwrót. Szybko postanowiono podjąć jednak kolejną próbę sforsowania ściany inną drogą. Technicznie była trudniejsza i prowadziła bliżej środka ściany. Zespół w składzie Kukuczka, Hołda i Pawłowski podjął się jej przejścia. Ich zadaniem miało być zaporęczowanie jak największego odcinka drogi. Rano, tuż przed wyjściem, Ryszard Pawłowski powiedział kolegom, że źle się czuje. O to, co się wtedy stało i czy przyczyną niedyspozycji był jakiś uraz, zapytałem samego zainteresowanego. Nie, zdaje się, wiesz co, no takie, my tam byliśmy chyba w trójkę razem, bo chodziliśmy i jakoś tak no może miałem zły dzień, nie? Natomiast no postanowiłem poczekać na nich w namiocie, nie? No nic się nie działo, ale czasami tak jest, no nawet nie wiem, na ile się leczyłem czy coś. No w każdym razie powiedziałem, to ja dzisiaj muszę jednak odpuścić chyba, bo tak powiem, nie wiem jak to było, ale zostałem w namiocie, nie? Duet Kukuczka-Hołda ruszył więc na lekko w górę, jednak szybko natrafił na pierwsze trudności. Pionowa ściana zagrodziła im drogę. Pokonanie 80 metrów trwało kilka godzin. O godzinie 14 Jerzy zjechał do Rafała i zdecydowali się zawrócić, ponieważ było już za późno, żeby myśleć o szczycie, a w dodatku kończyły im się liny. Wracając do namiotu, pokonywali łatwy trawers, podczas którego szli niezwiązani liną. Pierwszy szedł Jurek, a tuż za nim Rafał. Mając już namiot przed sobą, Kukuczka odwrócił się i nagle spostrzegł, że nie ma za nim kolegi. Rozglądał się nerwowo naokoło i zobaczył po chwili, 100 metrów niżej w kotle, że z boczem o nachyleniu około 50 stopni turlał się plecak. Hołda szedł około 15 metrów za Kukuczką, kiedy niepostrzeżenie spadł. Do dziś nieznane są przyczyny tego wypadku. Tak tą sytuację wspomina Ryszard Pawłowski, który wtedy znajdował się w namiocie. No i później właśnie też nie wiedziałem, że się coś tam wydarzyło, dopiero Jurek jak przyszedł, widziałem, że schodzi też jedna osoba, wyszedłem naprzeciw, mówię, Jurek, co jest ten? No mówi, kurde, że ten spadł, Rafał spadł, nie? Na tym, bo tam się chodziło, niezwiązanym się chodziło na tym trawersie. Po dotarciu do namiotu Kukuczka złapał za radiotelefon i połączył się z bazą. Przed chwilą Rafał mi zniknął. Rafał zniknął, prawdopodobnie spadł, over. Rafał Hołda był jednym z najmłodszych uczestników wyprawy. W chwili tragedii miał 28 lat.
Uczestnicy mieli różne myśli. Jedni chcieli kontynuować atak, inni tracili nadzieję na możliwość pokonania tej trudnej drogi. Pierwszy wycofał się Walenty Fiut. Śmierć Rafała była pierwszym tragicznym wypadkiem podczas wypraw, w których brał udział. Jerzy na decyzję czekał w wyższym obozie. W jego głowie kotłowały się różne myśli. Artur i Janusz chcieli kontynuować wyprawę. Słoń zapytał Falko, czy ten jest chętny na wyjście w górę. Donsal swoją odpowiedź jednak uzależnił od decyzji Kukuczki. Heiser skontaktował się z Jerzym, który bardzo niechętnie dał się w końcu namówić na jeszcze jedną próbę. Jak sam napisał później w swojej książce, po prostu dał się wypuścić na kolejną próbę. Następnego dnia sprawnie zjechał po poręczówkach do bazy. W tym czasie przybywają tam także dwaj Francuzi, oferując swoją pomoc. Kukuczka od początku wyprawy patrzył na nich z lekkim rozbawieniem. Robili duże wrażenie, zwłaszcza na Arturze Heiserze, który patrząc na tych wyposażonych w znakomity sprzęt źrebaków, uwierzył, że ściana jest do pokonania. Jerzy zasugerował podzielenie się na dwa zespoły. Zadaniem jednego było zaporęczowanie dalszego odcinka drogi, najlepiej około 200 metrów, z kolei drugi miał za zadanie pójście na lekko w kierunku szczytu. Plan wydawał się dobry, jednak nikt nie chciał na ochotnika iść w pierwszym zespole i ciężko harować, by później musieć się wycofać. Jerzy powiedział wtedy do Artura: jeżeli ci Francuzi są tacy dobrzy, to niech spróbują zaporęczować chociaż kilkadziesiąt metrów jednego dnia. Następnego dnia zejdziemy do obozu piątego, ja i Falko zaporęczujemy dalej, a wy już na zupełnym luzie ruszycie za nimi. Artur zgodził się, jednak zanim wyszli z bazy, okazało się, że z zapalonych do wspinaczki Francuzów został już tylko jeden chętny Francuz, Vincent Fay. Przed wyjściem w górę Heisera zaczepił go Krzysztof Wilicki, pytając: oj, słoniu, młody jeszcze jesteś, wiesz jak się nazywa to, co zamierzacie zrobić? Krzysztof na myśli miał oczywiście popularne określenie atak rozpaczy. Następnego dnia słoni Fay doszli do piątki, a za nimi Jurek i Falko podeszli do czwórki. Nazajutrz Jerzy dobrze widział pakujących się na poręczowanie mężczyzn i stwierdził, że to wszystko trwa coś za długo. Połączył się więc z kolegą. Co tam u was? Czego tak późno wychodzicie na poręczowanie? Over. Po chwili odpowiada Artur. Zrozumiałem. Vincent coś źle się czuje. Chcę odpocząć jedną noc. Jedną noc i dopiero potem podjąć akcję. Dopiero potem. Over. Jerzy zezłościł się, w mocnych słowach odpowiedział, że na tej wysokości nie ma co odpoczywać, bo po nocy na 8000 człowiek jest tylko słabszy. Informuje Artura, że albo namawia kolegę, aby wyruszyć w górę, albo przerywają atak i zwijają obozy. Jerzy słyszał, że Słoń namawia Francuza do wyjścia w górę, jednak ten nie chciał zmienić raz podjętej decyzji. Po chwili Jerzy usłyszał znajomy głos. Spróbujmy może, Jurek, pójść dalej we dwójkę. Nie, nie widzę szans. Odpowiada Kukuczka. Jak później napiszę o tej sytuacji, moja psycha siadła już ostatecznie. Wyprawa zostaje zakończona. Pod tą ścianę Polacy wrócili jeszcze dwukrotnie. Dwa lata później po raz drugi zjawili się tam Słoń, Falko, Fiut i Wielicki. Jednak to historia na inną opowieść. Rafał Hołda był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Był dość niepozorny z wyglądu. Znajomi mówili o nim facet żyła. Zaczął wspinać się w 1979 roku. W Tatrach przeszedł m.in. filar kazalnicy Mięguszowieckiej i drogę Łapińskiego na Galerii Gankowej. Później wspinał się w Alpach i górach Hindukuszu. 12 sierpnia 1983 roku wraz z Arturem Heiserem jako pierwsi Polacy stanęli na wierzchołku najwyższego szczytu w Hindukuszu, Tirichmira. Rodzice Rafała nigdy nie patrzyli przychylnie na wspinaczkową pasję syna. Rafał w tajemnicy musiał udać się na kurs skałkowy i taternicki. Ostatecznie tylko matce przyznał się do wyjazdów na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Pod koniec lat 70. był członkiem harcerskiego klubu taternickiego w Katowicach. Potem naturalną koleją rzeczy było wstąpienie do składu katowickiego klubu wysokogórskiego. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tydzień temu pojawił się jeden komentarz, w którym jeden z widzów zapytał mnie, czy mam Patronite'a. Nie miałem Patronite'a przez prawie 3 lata, odkąd prowadzę kanał i odkąd już pojawiło się ponad 70 odcinków Największych Górskich Tragedii i też różnych innych odcinków, bo nie tylko ta seria jest na kanale. Ale słuchajcie, postanowiłem jednak teraz założyć,
bo nie jestem w stanie robić tyle materiałów, ile bym chciał. Robić je przede wszystkim regularnie. Te osoby, które oglądają na bieżąco, wiedzą, że raz w miesiącu, czasami częściej się zdarzy tak, że po prostu nie ma tego materiału, a nawet czasami jak się pojawiają, to też są okupione jakąś nocką, czy po prostu robione w ostatniej chwili. To też się odbija trochę czasami na jakości. Też widzę, że te materiały nie są tak dobre, jakbym chciał. I dlatego zdecydowałem się w końcu założyć Patronite'a. Jeśli ktoś z Was chce wesprzeć, to oczywiście zachęcam. Nie namawiam jakoś szczególnie, bo wiem, że teraz też jest trudna sytuacja i jak najbardziej to rozumiem. Więc po prostu, jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, tak żebym mógł wrzucać te materiały regularnie, podwyższać ich jakość i też zapraszać gości do tych materiałów. Mam też rozpoczęte dwie serie, o których kiedyś już wspominałem. Jedna podcastowa, jedna troszkę podobna do Największych Górskich Tragedii, ale już nie będzie tak tragiczna, że tak powiem, więc będą sukcesy, a nie tragedie. No i też chciałbym skończyć te serie, zacząć wypuszczać te odcinki, ale cały czas gdzieś gonię ten czas, żeby co tydzień coś było, a jednocześnie żeby sobie dubać przy tych innych odcinkach. Także jeśli ktoś ma ochotę zerknąć, to zostawię link w opisie do Patronite'a, a my widzimy się na szlaku oraz w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, cześć!